Siemaneczko, ja jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 4 razem z Pawełkiem. Dzień dobry! Tak. No pochwal się swoją furą, pokaż co tam masz. Ja dzisiaj jeżdżę BMW-cą, ale w wersji M5, w wersji takiej pomachańcz. Dobra. No właśnie widzę. Nie, co jedziemy, Pawełku? Jedziemy kolejny wyścig, myślę. Trzeba troszkę pojeździć, trzeba troszkę rozgrzać się. Ale brzmi ta twoja fura. Przede wszystkim też przypomnijmy o tym, że ja jadę na padzie, ty jedziesz oczywiście na kierownicy. Te. Bardzo drogi, pasiony kierownicy. Też co taką? Ten wyścig... Chcesz? Dobra, nie ma problemu. Nie, żartowałem. Nie, bo ja na kierownicy nie potrafię jeździć chyba. Nie jeździmy jeszcze, więc pewnie będę lamił strasznie. Okej, okay, tu jest wyścig, więc tor w wiosce Broadway. Proszę bardzo, tryb współpracy, konwój. Tak. Dawaj, dawaj. No. Jedziemy na poziomie trudności wybitnym, jak ktoś pytał od razu. Mhm. Także jesteśmy wybitni. No, ja niestety nie mogę wziąć swojej furki, kurde. Jesteśmy wybitni? Nie, a to nie wiem. Szkodzi. To zależy. Wybitni jesteśmy? Oczywiście, że jedziemy tak. Na wybitnym, to jesteśmy wybitni, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Czekaj, 9 sekund mi zostało, 9 sekund. Bierz jakąś audicę szybko, bierz cokolwiek, Lucek. Bierz cokolwiek. To bierz. Uff. Dobra, zdążyłem. RS5 będę jednak jeździł. Tak? Kurde, myślałem, że tym Baronem, no. Wziąłeś ograniczenie do chyba klasy Super Salons, tak mi się wydaje. Aha. W klasie A, to nie szkodzi, ja sobie tą audicą też pojeżdżę, tylko mam niestunigowaną, ale to nie ma co. Dam radę. Tutaj mam napęd na 4 koła. O, no to także lepiej. Nie przejmuję się trakcją. Łatwiej troszeczkę. Jeżeli chodzi o zakręty i poślizgi, tym bardziej, że jest tak troszkę jesiennie. No trochę tak. Jest jesień teraz? Wydaje mi się jesień chyba jest, nie? Jesień jest, no. Jesień zaraz jest. Będzie zima niestety. Nienawidzę zimy w Forzie Horizon. Wszystko masakra, po prostu normalnie człowiek jeździ cały czas. No daj spokój. To jest porażka po prostu, nie? Ja w ogóle zauważyłem, że twoi widzowie strasznie polubili Forza Horizon u ciebie na kanale. Tak, lubią. Oczywiście, że lubią. Każdy lubi super fajne samochody, które jadą szybko i czasami jadą bokiem, a czasami zderzają się z innymi. No tak. No tak, żyjemy temat. O, już nie żałuję, że wziąłem ten samochód, on super brzmi. Tak? No. Z drogi, no gdzie mnie chcesz wyprzedzać? Gdzie chcesz? No co? Jak mi wjechał w bok. Widziałem właśnie, co to było? Oszukista jeden. No przesuń się tym, czym ty jedziesz, Paweł na chama to. Dawaj, ciśnij ich, nie ma zmiłuj. Nie ma zmiłuj, wezmę zaraz mu wjadę normalnie w ambicje. Jego bagażnik. O, szlak, ale zmaściłem teraz, bo chciałem wyprzedzić, wiesz, gościa na zakręcie. Przywalnij po prostu na czołówę z barierką. Dawaj, dajemy ich ostro. Dawaj, no musimy to zrobić. Twoja pozycja pierwsza, moja druga. Tak ma być. No niezbyt. O nie, Lucek! Co to za kozę ma z barana jakiegoś? Co za baran, no panie? No tak. Co to ma być? Dobra, ciśniemy, grzejemy temat. Okej. Okay. To się nazywa współpraca, kooperacja. Ja, Paweł, kontra boty, nie? To ja pojechałem bokiem, ja się pytałem. Widziałem właśnie. Bez sensu. Niestety mam napęd na tyłek. Przepraszam, Lucek. Przepraszam, nie, susie. Przepraszam. Tyłek baranowi wziąłem. Owcy. Ej, no totalnie dajmy dzisiaj teraz ciała, nie? Dzisiaj teraz ciała, no dokładnie. No naprawdę. Nie, bo ogólnie, moi drodzy, jeden odcinek, nie wiem, czy ten odcinek będzie, bo nagraliśmy jeszcze jeden odcinek, ale całkowicie musimy to wygrać. Jeśli się uda, to może go naprawię, ale wątpię. Jak mi się nie uda naprawić, to niestety tego odcinka nie będzie, a tam naprawdę bardzo nam fajnie szło. Fajnie, no, opowiedzieliśmy trochę o tych rzeczach z kierownicą i o doświadczeniach Pawełka, ale u mnie ten odcinek będzie, tak, jakbyście chcieli sobie zobaczyć. Będzie ten odcinek, u mnie nie wiem, czy będzie ten odcinek, co się okaże. A może był już, nie wiadomo. Kto wie. Wykrzaczyłem się trochę. Co jest grane? Czemu tak nam ciężko idzie? Ten wyścig jakiś porąbany jest.
Zmienim kolor amplitudy. Daj mi podjechać do warsztatu, ja sobie tego stunikuję tą Audicę. Bo mi się nią bardzo dobrze jeździ, tak, RS5, no. Nie, muszę ci powiedzieć, super. Co, powiem ci tak, coś jest nie tak jest, naprawdę. Zmienim kolor auta, bo wcześniej w poprzednim odcinku jeździłem czerwonym, a teraz zrobię pomarańczowym. I dlatego przegrywam. Zobacz, czy nie zmienił ci się poziom trudności może. Poziom trudności czy się zmienił? O, może... Nie, wiesz co, nie będę sprawdzał, nie, nie będę sprawdzał. Bo ostatnio jak sprawdzałem, to mi skasował się cały odcinek, wiesz? Co? No. No nie no, wtedy jak nagrywaliśmy. No. Po prostu wiesz, zaraz po sprawdzeniu tego poziomu automatycznie skraszowała się cała gra, cały komputer bluescreen. Nieźle. Więc coś. Ja pojadę sobie tą Audicę, bo ona jest jakaś zajebista. Ja jak ona brzmi. Lamborghini Countach, coś tam, bla bla bla. Ooo, to fajna furka też, jest taki kwadratowy, on jest tak. Jak z GTA, nie? Takie, jak z GTA Vice City, tak wygląda. Rzadki, taki, no, fajny. Rzadki, no. Niebieski, czyli rzadki. Okej, odblokowały mi się kolejne. Niestety w mieście. Wyścigi. Niestety w mieście. Damy radę, człowieku. Tylko coś. Daj mi tą Audicę porobić. Dobra, jasne, jasne. Ale mi się nie super jechało. Wcześniej jechałem tymi tylnonapędowcami, no. To mi ciężko było. No, ale na 4 napęd na 4 jednak daje dużo, nie? Dużo daje, kurde. Dobra, ale chcesz robić na wyższy poziom, czy co? A czy chcesz wyższy poziom? Nie, myślę, że ten poziom jest okej. Okay. No skończyliśmy na 5 pozycji chyba. No dobra, to zostajmy na A w takim razie. Ja proponuję w takim razie, tylko weźmy sobie kolejny wyścigówek jakiś tutaj, taki tutaj, o tu. Poczekaj, dobra. Ja tylko muszę dojechać do chaty i stunigować furę, okej? Okay? Dobra, dasz mi chwilę? jasne, ja już tym... Ty sobie tam dojedź na miasto, ja się później tepnę do ciebie. Dobra, jasne. Także ja już powoli jadę na ten wyścig. Znaczy tepniesz się, po prostu wiesz, zaproszę cię i dołączysz, nie? Tyle. A, no, też tak można zrobić, jasne. Też jest taka opcja. Kurde, gdzie ja mam tą chatę? Mapkę wyłączył, kurde, mapę. Bo chcę tak bardziej realistycznie grać, a tu teraz nie wie jak dojechać. No cóż. Do domu. Zgubił się, Lucek. Brutalne, jak to mówiłem, nie? Podobno. 3 km mam do celu. Dobra, zdążę. Chyba. Pędzę. Tym boliczne 250 przez miasto, nie no, żartuję. Na razie gdzieś tam po jakiś wsi jadę. Nie, ale fajne to, o tym muszę ci powiedzieć, naprawdę, to BMW nawet spoko. No, wiem. Tylko, że dobra. Z tym napędem po prostu, wiesz, często poślizgi wpadam niestety. Więc bardzo chętnie... Ja robię szybki tunic Audicy, ale mi się podoba ta Audica, człowieku, jak ona brzmi. Ja już dojeżdżam do powoli do tego. Daj mi tak z 2 minuty, pokręć się tam chwilę. Mówisz? Tak, bo ja tutaj muszę, wiesz, chłopie, 290, zrobić... 290 na godzinę, 291, 3. 5. Małe modyfikacje. Jadę na skróty. Okej. Okay. To był błąd. O Boże, tu nie można sterować tak w GTA. Ja cały czas, wiesz, doświadczenia, po prostu jak, wiesz, jak jadę gdzieś lecę w powietrzu, to staram się sterować samochodem w powietrzu, nie? I tak... Tło? Tutaj nie można? No właśnie, jak się samochód wywali na dach, też nic nie robisz, właśnie, nie? Najgorzej. Wyszukiwanie sesji Horizon pisze tutaj. Czy chyba cię wyrzuciło? Albo ciebie. Zaraz naprawimy, spokojnie. Dobra, spoko. Jeśli już, to przeniesie nas do wspólnej sesji, także okay, się nie to przejmę. Czekam na ciebie. Obniżyłem trochę drezynę moją. A, żeby niżej była, mówisz? Mówisz, żeby zacierać asfalt? Może świeży asfalt, to ty byś go zacierał na tym. Spoko. Felgi sobie wymienię na szybko. Tylko na jakieś takie... Żeby mi klasy nie podniosło. Nie, no wiadomo. Ale ta Audica, jak ona brzmi. Musi być moc. Musi być, bo nie wiem jakie felgi tak na szybko wybrać. Felgi takie szybkie. Mówię ci, znam się na tym. Szybkie felgi musisz wziąć. Za szybkie też nie mogą czerwone być. Najlepiej. Ach. A, bo wiesz, ja wtedy miałem auto z czerwonymi felgami chyba. I dlatego, a, nie, dlatego cię wywaliło z gry, tak no. Szybko po prostu pojechałem, wiesz, tak szybko mi wyścigach szło do ładnie. Ale ładna felka, biorę. To może być powód. Chyba tak. Na pewno to było... Ale teraz będę miał furę, kurde, to będzie moja chyba ulubiona furtka teraz. No co ty? No, autentycznie. Akurat. Dziś ja będę miał teraz taki rocket power, że człowieku. Masz takie super wypasione auto, abyś jeździł tym... Audicą? Zwykłą? No,
Na kierownicy to trochę tak fajniej jest jeździć takimi to furami. To racja. A powiedz mi, czemu nie masz kotełkowego koloru tutaj na samochodach? Wiesz co, różnie, bo nie zawsze kotełkowy kolor pasuje, wiesz? Mhm. Dlatego taka sytuacja. Dobra, dołączenie do zawodów, czyli już tam się wbija. Rozpoczynanie, świetnie. Okej, okay, spróbujmy. No i pięknie. Wow. Ale już nie mogę się doczekać. No, mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej. Jak nie, to zmienię kolor z powrotem na czerwony, powiem ci szczerze. Dobra, nie, bo w samochodzie nic nie zmieniam. Zmieniłem tylko wyłącznie kolor auta i automatycznie ja jeżdżę gorzej. To jest po prostu żenujące. Dobra. Stoczko. Spokojnie. Tylko spokój. Teraz nie ma zmiłuj. Jedziemy z nimi, Paweł. Ciśniemy ich, dokładnie. Dobra, Audi RS5 kontra BMW, właściwie nie, wspólnie razem z BMW M5. Wspólnie razem ciśniemy, no. Razem, też piątka, więc może być dobrze. Tylko ten poziom może jest trochę inny, jakby 148 kontra 35, tak trochę inaczej. Ale spoko, damy radę. A tam, delikatna różnica. Delikatna różnica, patrz, Audica, cyk. Jestem tuż za tobą chyba. Chłopie, jak ty wystartowałeś normalnie tym autem? Jak burza. Totalnie jak burza. To normalnie zadymy jakieś. Dobra. Chyba trzeba przyhamować lekko. O, Lucek, to mnie też wybiło na lewo. Okej. Dawaj, Pawełku. Nie dajmy im. O, w porządku, przeżyłem. Dobra. Trochę moja dupa się wgięła. Nie daj im. Dobra. Nie odpuścimy im, absolutnie. Nie odpuszczamy. Do samego końca. O, pięknie, dobra, dawaj. Mamy to, dawaj. Jedziesz za mną? Jestem. Dobra, trzymaj się tam, pięknie. Pierwsze, drugie miejsce. Trzymam. Rozwalimy ich na amen, zobaczysz. Tak na koniec odcinka dobrze by było może. Wszystko w porządku. U mnie tak średnio, ale żyję jeszcze. Masakra, po prostu ja myślałem, że się nie wyrobię, nie? To jest jakiś zakręt. Ale ciśnie ta Audica, Jezu! No, znaczy wiesz, no teoretycznie są szybsze auta jeszcze, ale powiem szczerze, że boję się. To się może stać. Druga pozycja, czyżby tak się uda fajnie skończyć? No 84% mamy, więc możliwe, że tak. No bo to już końcówka jest tutaj. Że może zrobimy to na pierwszy i na drugie. Po raz pierwszy w historii. Dawaj, Lucek! Dawaj, jest końcowa, jest meta. Pięknie. Ładnie. Ale to Audica ciśnie. Nieźle. Piękne to było. To było piękne, to trzeba przyznać. Ach. No, ładnie, teraz będą konkretne punkciory. Koszuleczka. Jakaś tam. Dobra. Tutaj możesz sobie to szybko pominąć, naciskając chyba A. Tak, pomijam sobie, ja to wszystko sobie zawsze pomijam, bo to nie ma sensu, żeby oglądać wszystkiego po kolei, tych punktów. No tak. Dobra, myślę, że zrobimy jeszcze jakiś wyścig. Przydałoby się. Dobra, zobaczmy. No dobra, nie ma problemu. Najbliższy wyścigów. Kurde, druga pozycja. No ziomek. Pierwsza i druga. Ty nie zmniejszałeś poziomu trudności? No nie, nic nie zmieniałem. Dalej jest wybitny moim zdaniem. Nieźle. Dobra, kolejny wyścig znalazłem tutaj. Sprint przez Pojezierze. Mhm. Brzmi dobrze. Nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle. Okay. Nie widzę. Ja już się pojawię na mapie. Tak? Mhm. Gdzie jesteś? Właśnie. Myślałem, że pojawisz się w tym samym miejscu, gdzie ja, a. No jesteś, dobra, widzę cię. Ładnie, dobrze. No to, jedziemy, nie? Do tamte miejscówki musimy trochę przyspieszyć. Ponieważ... Dobra. Jest 6,5 km, może pojechać na skrótę nawet. Wow! Okej, próbuję, i drzewo. Jakby się nie spodziewałeś, nie? No, zwrot akcji, kurde. Dobra. Ty masz ten dodatek Lego? Nie, na razie jeszcze nie. Niestety. Fajny jest. Ale posłyszałem, że tam są fajne. Te samochody kwadratowe. Właśnie widziałem, czasami się zdarza, że po prostu ja te wyścigi i jedzie auto Lego, nie?
No mało ludzie go biorą, ale zdarza się, że tak. Ale zdarza się, nie? Taka sytuacja. Tam jest kilka tych autek takich z Lego. Dobra, znalazłem drzewo, takie, którego nie można przycisnąć. Znalazłem drzewo. Co? Znaczy ono mnie znalazło, wiesz? Co prawda drzewo stało w miejscu, ale ono mnie znalazło, nie? Biedna ta audica. Dobrze, że nie będę musiał w niej części wymieniać. Dobra, czekaj, którędy teraz? Szukam w ogóle... Gdzie jest ten? Tędy mam jechać? Nie, nie tędy. Dobra, pojadę tutaj teraz. Przepraszam, że pojechałem tak na skróty. Spoko, dogonię cię chyba. Ja tu tak pojechałem tak... Ja mam quattro, quattro to taki offroad. O kurcze! O nie! Tapowanie. Dobra, spokojnie. Nic się nie... Aha, bo my tu jesteśmy. Okay. Dobra, spokojnie. Wow! 4 nie róbcie tego w domu. Tak, nie, jakbyście chcieli iść autem, to absolutnie nie w ten sposób. Dobra, wracam na ulicę, bo to chyba więcej czasu zajmuje niż ten. A 3 km zostało, to już spoko. Lekko uszkodziłem samochód. Lekko. Lekko. Leciutko. Letko. Letko, leciutko. Dosłownie. Dobra. Pięknie. Zostały 2 kilosy. My tak bardziej w prawo musimy pojechać przez to. Tak bardziej w prawo, kurde, ja muszę Pawełka dogonić. On bardzo szybki jest. No bo Paweł jeździ na skróty. Przepraszam. Ja już jestem, o. Bliżej po prostu już tego, o. Widzisz, na skróty tu pojadę przez pole, będzie szybciej. Dobra, o, widzę cię, dobra. Widzisz moją kosiarkę? No dobrze. Gdzieś ty pojechał. Wow! Poskoczyłem na taką rzekę. Dar, co się stało? Coś się dzieje. Dobra, już jadę, już zaraz będę. Okej, okay, dojechałem. Udało się w końcu. Także wysyłam zapę. Proszę bardzo, współpraca, konwój. Tyk. Bębica, nowa sztuka, proszę. Naprawiona, nieuszkodzona. Proszę bardzo. Czy da się? Oh yeah. Ta ulica to koks. No nie. Mhm. No ale mówię, Bębica. Moja Bębica musi być nieuszkodzona, bo ją rozwaliłem. Parę dachowań było. Naprawi się. Wyklepie się. Tutaj w Fordzie wystarczy, że włączysz tryb zdjęciowy, wrócisz do sesji otwartej i już masz naprawione tak, i wyczyszczone ale auto. Ale jest taka, że jak chcesz nawet ten, wziąć udział w wyścigu, to automatycznie do wyścigu dają ci nowe auto, nie? No tak. Ja lubię mieć te zniszczenia, bo widzę faktycznie, jak to auto po prostu rozwala mnie. Przedzielanie serwera cały czas mam. Dobra, spoko. Takra. Nie, no. Jak wybierasz tylko... O, coś się psuło. Jak to coś się zepsuło? Zacząłeś wyścig? Nie. Aha, dobra, no to jeszcze raz. Zawodu, spoko. O, dobra, czekaj, coś mi się naprawiło, nie wiem. Czekam na graczy. Dołączanie do zawodu, zaraz piszę. A u mnie jest, czekaj na, czekam na graczy. Może jeszcze raz spróbujmy. Dobra, okej. Okay. Tylko ja nie mogę w ogóle wyjść z tego. Aha. Ojej. U mnie się też coś zmaściło. Taktyczne cięcie. O rany, masaka. Coś chyba... Coś mówi mi, że mamy nie nagrywać chyba, wiesz? Bo... Stary. Totalnie się zwalił. Ten w ogóle nie możemy nagrać praktycznie. Damy radę. Nie przejmuj się. Początki zawsze są trudne, pamiętaj o tym. Ale ze skier też miałeś jakieś problemy, tak? Jest problem. Najłatwiej się nagrywa samemu tak naprawdę. Zauważyłem. No. No, Forza też miewa te właśnie problemy. Nie udało się zawodów, okej. Okay. Dobra, teraz super. Mogę jeszcze raz puścić. Mogę puszczać? No to puszczaj. Dobra, współpraca. No jasne. Konwój, cyk. Cyk, okej. Okay. Poszło. Dobra. Okej. Okay. Pierwsze poszukiwanie graczy, przydzielanie serwera. Dobra, mam.
Jakbyś wybrał tylko mój konwój, to by nie było tego czasu oczekiwania, nie? Ale ja wybieram tylko mój konwój. Aha, a to dobra, no to już jest git. I teraz piszę dołączenie do zawodu, dobra, znikło, coś tam. Okej, okay, dobra, no to lecimy dalej, pięknie. Kurde, ale będzie. No. Proszę, jestem zachwycony tym samochodem. Ostatni wyścig chyba, nie? Robimy. No, jeśli nie masz już siły, to spoko. Nie masz siły? Czy to jest wyzwanie z twojej strony? Nie, no nie, no nie podpuszczam, Paweł. Nie? Dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, proszę bardzo. Po raz kolejny twoja Audica. Ty. Toronapędowa. W kooperacji z BMW M5. Jedziemy kontra rzesza... Co? Dzikich botów. Dokładnie, zbiorowisko dzikich botów kontra my. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Okay. Ostateczny wyścig. O nie. No i gdzie się ryjesz tą małdicą znowu? Patrz, przede mną. Patrz, widziałeś, co zrobił? Au, 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 au. Pospychali mnie. No mnie też spychają. Świniaki jedne. Normalnie to załobuzy. Jesień się zrobiła, widać, że jest po prostu bardziej ślisko, że jest tutaj... Oni tak jeżdżą czasami jak pioki jakieś. No totalnie. Naprawdę. Weźcie. Nie przejmuj się, wal w nich jak w masło. Będę wchodził w nich jak w masło, dokładnie. Czekaj, ale to masło się chyba nie wali. No właśnie, masło się wchodzi. Tak jest. Nieważne. Nie też, ale okej. Okay. Dobra, nieważne. Z drogi. O, jeszcze Audica jedna. To jeszcze kombi. Wypchaj się tym kombiakiem. Dobrze. Jedźmy z tym koksem. Jak się tam idzie, Lucy? Jak tam kierownicę zakręcisz? Skręcasz? Daję radę. Próbuję tutaj wyprzedzić kogoś. Jestem odpowiednio nakręcony. Jestem nakręcony. Woo! Nawet przekręciłem. Przekręciłeś się, no to najgorzej. Przekręciłem się trochę, no. To najgorzej. Ale na szczęście Audi mnie uratowało. Miesz się nie przekręcać. Totalnie. Dawaj, jedź tym badziebiem. Trzymaj się, Pawełku, już tam ci pomagam. Dobra, lekko wpadłem w poślizg, ale nic się nie stało. Dobra, trochę słaby skręt na to auto. Przyczepnąć taką se. No, w poślizg widzę, że często wpadasz tą BM-ką. No, niestety wiesz, że dużo mocy, nie? Za dużo mocy wpakowałem. Nie, słuchaj, jakbym tylko snigował to jeszcze wyżej, to było masakra. On się po prostu rozbijał na lewo i prawo. A możemy gdzieś tam w przyszłości, jakbyś chciał zrobić jakiś taki wyścig na klasie X. 9. O kurde, już się boję. Że to będzie totalna masakra i hardcore, nie? Ale może być ciekawie, zobaczymy. Musiałem się tutaj z nimi trochę poprzeciskać, ale finalnie się udało. Jeżeli masz drugie miejsce, to dobrze. Ty. My bardzo, bardzo. Czas chyba zwiększyć poziom trudności, nie? No może nie. Można zwiększyć oczywiście jak najbardziej, ale jeszcze nie czuję się na siłach. Także ładnie, pierwsze, drugie miejsce znowu, elegancko. Pięknie, elegancki duet. No. Pięknie. Patrz, 0 punktów zdobyli. 2050 naszych. No. Wszystko, żeśmy super wygrali. Dobra, to co? Myślę, że my sobie już na tym kończymy dzisiaj ten odcinek. Chyba tak. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hejos. Na razie, cześć.